Witam wszystkich z Kociewskich Pól. Za mną słoneczniki. Kolejna wyprawa na Kociewskie Pola dobiegła końca. Uświadomiła mi kilka bardzo ważnych spraw. Pierwszą to jest to, że nie można zakładać niczego. Zakładałem, że żurawie i sarny będą na swoich starych miejscówkach. Będę mógł skorzystać z sztatowni, które są tam od dawien dawna i po prostu w pewnym komforcie filmować i fotografować. Nic bardziej mylnego. Mam nadzieję, że wpływ na to miała tylko kampania żniwna, która się w tej chwili odbywa. I one po prostu odeszły w spokojniejsze rewiry. To samo łosie. No łoś cóż, no łoś nie jest stałym elementem tego krajobrazu. Po prostu odszedł. Nie dałem za wygraną. Łazikowałem po polach, a były to bardzo duże odległości, bo i nawet 20-kilometrowe. Widziałem wspaniałe stada, o komary, wspaniałe stada żurawi. Niestety kolejna prawda, łatwiej jest podejść pojedyncze egzemplarze niż całe stado. Pojedyncze egzemplarze skubią sobie i polują w ściernisku na to, co tam jeszcze jest. Stado wystawia wartowników. Są to najsilniejsze osobniki i bardzo czujne. Kiedy już udało mi się podczołgać na taką odległość, z której mógłbym przy użyciu normalnego sprzętu optycznego filmować i fotografować, gdzieś tam w oddali pojawiła się maszyna rolnicza, która jest bardzo głośna. I to wystarczyło. Żurawie po prostu odleciały. A mnie trafił szlak. No cóż, było, minęło. Zapraszam Was na moje inne wyprawy i jakieś tam filmiki, które z tego sklecam. Pozdrawiam. Do zobaczenia.